jak się nie ma czegoś, na przykład możliwości, jak się nie ma czasu, jak się nie ma siły, jak się nie ma pieniędzy, jak się nie ma odwagi, to już wcale nie trzeba się starać. To już ma się wymówkę, żeby czegoś nie robić. I dlatego, kochani, najważniejsze jest to znaleźć sobie, czego się nie ma i wtedy już wszystko można załatwić. Znaczy, można już wytłumaczyć, czemu tego nie zrobiłem. Bo jeżeli czegoś nie zrobiłem, to znaczy, że nie miałem albo możliwości, albo czasu, albo pieniędzy, albo pomysłu nie miałem. Nie miałem pomysłu. I dlatego, kochani, powiem wam, że najważniejsze to jest znaleźć wymówkę. Znaleźć wymówkę, wszystko jedno, czy ona jest logiczna, czy nielogiczna. Ważne, żeby była wymówka, że ja czegoś nie miałem. Bo jak nie miałem, to no to wiadomo, że nie mogłem tego zrobić, bo nie miałem. No, bo nie miałem pomysłu, bo nie miałem szansy, bo nie miałem chęci. Czegokolwiek wystarczy nie mieć. I dlatego, kochani, ja wam życzę z okazji nadchodzącego nowego roku, życzę wam przede wszystkim, żebyście wy przede wszystkim nie mieli wymówki. Żeby wam po prostu zabrakło wymówki, że czegoś nie macie. I dlatego, żebyście mieli, wtedy będziecie mieli i czas, i pieniądze, i nawet okazję do tego, żeby przeżyć szczęście. A nawet będziecie mieli czas, żeby postawić łapkę pod tym filmikiem. Wszystkiego dobrego z okazji przyszłego, nowego roku, nadchodzącego. Buziaki!